Początku Miłości Storytelling. Mamy czwartek i będzie to magiczny odcinek. A dlaczego magiczny, to dowiecie się za chwilę. W sumie my tu mamy dzisiaj sobotę, wy widzicie nas w czwartek, a dzisiaj będziemy usuwać ślady po paście polerskiej albo też po wosku z nielakierowanych, chropowanych plastików. Chodzi o to, żeby to usunąć domowym sposobem, łatwym sposobem, bez kombinowania z produktami za miliony monet, tylko no jedną rzecz może macie w domu, będziecie musieli kupić, ale to dowiecie się, jeżeli zostaniecie z nami do końca odcinka. Także bierzemy się do pracy. Skoro w ostatnim odcinku był już Ludwik, to dzisiaj znowu go wykorzystamy. Tutaj mamy też buteleczkę z wodą do tego kaniona. Rozrobimy troszeczkę Ludwika. Tu jest APC w stężeniu 2 do 8, czy 1 do 4. No coś koło tego. No i oczywiście główny bohater, czyli magiczna gumka, magiczna gąbka. Jak kto woli, kupiliśmy ten produkt za 12,50 w Castoramie, tak? Ciastko ramię. Bez lokowania. No ale kupiliśmy za 12 zł. Nieco ponad. No Ludwik, wiadomo, każdy chyba z nas w domu ma Ludwik. O, tu są, myśleliśmy, że są małe jakieś gąbeczki, ale się okazało, że są dwie takie duże, dlatego sobie to przetnę. I przejdziemy zaraz do konsensusu dzisiejszego odcinka. Taką dużą? Co, no jak? I to jest na jeden produkt, a zrobimy jeszcze drugi produkt. Mam jeszcze taśmę maskującą, żeby sobie po prostu zrobić granicę i pokazać wam, jak oba produkty będą działać. Tutaj mamy rozrobionego Greenstara, czyli APC firmy Koch. APC Greenstara jest chyba 12,5 pH, czyli jest dosyć wysoka zasada. W przypadku Ludwika jest tutaj, nie jest określone ile jest pH, chyba że nie, no nie jest napisane, jest tylko napisane pH neutralne dla skóry. No, skóra ma od 4,7 do 5,6 pH, czyli można powiedzieć, że jeżeli jest neutralne, no to powinno być też lekko kwaśne. No, jeżeli skóra ma kwaśny odczyn, no to chyba produkt neutralny dla niej też powinien mieć kwaśny odczyn. Dobra, nie wiem, moglibyśmy to sprawdzić, ale nie dzisiaj. Wleję troszeczkę tutaj Ludwisia. Dobra, wystarczy. Ładnie poszło. Zakręcimy. Wszczusni. Aż piona bokiem poszła. Ale neutralne dla skóry, także mogę się nie martwić. W przypadku APC, no jeżeli byśmy sobie na jakąś ranę gdzieś trochę by nam poleciało, no to mogłoby przypiec. Dobra, dalej Dawidek tutaj. Połówka przy sobocie, akurat to jest dobry pomysł, Mateusz. Zrobimy połóweczkę. Połóweczka cykwuch. Zrobimy taką podwójną może. Widać chyba, nie? Tutaj są jakieś głębsze rysy. No tak, ale widać faktycznie, że jest to zajechane. Najpierw APC? Najpierw APC, zrobimy. O, tu jest troszeczkę mniej, tu jest więcej, to zrobimy, tutaj gdzie jest więcej, zrobimy taki bardziej hardkorowy test Ludwika. Tutaj usuniemy normalnie APC. Pamiętajcie o tym, że magiczna gąbka jest lekko ścierna, więc nie róbcie tego na lakierze ogólnie taką gąbką. On mówi, fajnie usuwa to wosk z plastików, to może fajnie też usunie z lakieru, no z lakierem. Może nie z lakierem, ale może, o, ile syfu? Mamy te glinkowane. Dobra. Wystarczy. Nie ma co za bardzo. Mikrofibru. Niech to sobie wysycha jeszcze oczywiście. No już widać. O, już jest suche. Już widać, że sobie ładnie zeszło. To jest właśnie też odpowiedź na jakieś wasze pytania odnośnie właśnie tego, jak usunąć tego typu rzeczy. Także proszę, pokazujemy. I nie ma. No nie ma. Zamiast takiej, jakbyśmy nie mieli takiej magicznej gumki, magicznej gąbki pod ręką, możemy też próbować gdzieś zmywać to zmywakiem kuchennym zwykłym, gąbkowym oczywiście, nie tym takim... szorstkim, tym takim, zielonym. Czy... Nie, no gąbkowym, no szorstki, ja wiem. No nie tą cięższą częścią, tą bardziej hardkorową. Chociaż w przypadku takich plastików to też chyba nie byłoby za bardzo jakiegoś tam
bólu po tym. No ale zobaczcie, poczekamy jeszcze teraz aż wyschnie i zaraz pokażemy. A to już suche wszystko. No ja bym temu dał troszeczkę. I zaraz zobaczymy, żeby nie było, rzetelnie. Poczekamy Mati 10 minut i pokażemy widzom, jak to będzie wyglądało po 10 minutach. No i tak to wygląda gdzieś nawet po 15 minutach, bo z Matim troszeczkę się zagadaliśmy. I jak widzicie, ładnie usunęło i po APC, i po Ludwiku. Wydaje mi się, Mati, że nic dodać, nic ująć. Kolejny taki handmade'owy, home'owy, przydomowy odcinek. Tak. Jakbyście nie wiedzieli, co zrobić z właśnie woskiem na plastikach, uszczelkach, bo często smarujecie, nie docieracie, albo nawet jak dotrzecie, to zostają takie głupie smugi, no to już przychodzimy z pomocą. Tak, to wiecie teraz, jak to usunąć. No, krótki odcinek, szybka, fajna akcja, myślę, że przydatna. Jak najbardziej domowymi sposobami, nic tu chyba więcej nie trzeba gadać. Widzieliście, jaki był efekt przed, jak wyglądało przed, jaki jest efekt po. No i co? Jeszcze tylko dodajmy, bo też były komentarze, jak usunąć wosk z lakieru, ale to spokojnie, taki odcinek myślę, że też zrobimy. Tak, na pewno nie usuwamy w taki sposób, jak usuwamy z takiego chropowatego plastiku. Już taki chropowaty plastik jest troszeczkę trudniej uszkodzić, porysować, niż jeżeli właśnie występuje to w przypadku lakieru. No i teraz ogłoszenia duszpasterskie, czyli... Fajnie to brzmi właśnie, ja wczoraj o tym myślałem, żeby właśnie fajnie brzmi takie ogłoszenia duszpasterskie, co nie? No, czyli pamiętajcie o czym? No przede wszystkim pamiętajcie o kciuku w górze i subskrypcji naszego kanału i o Big Benie, czyli dzwoneczku. O Big Benie, tak, a także o naszych socialach, czyli Facebook, Instagram, Miłośników Detailingu, Detailing Bulls. Dzisiaj Mubi nie ma, dzisiaj jest czwartek. No nie ma Mubi, ale o Mubi też możecie pamiętać, bo to zawsze fajna promka. Tak, zawsze fajna promka gdzieś jest. No i co, pamiętajcie o naszym sklepie www.detailingbulls.sklep.pl, o stronie internetowej www.detailingbulls.com i o czym jeszcze? Możemy jeszcze powiedzieć, żeby pamiętali o moim nowym startupie, czyli o Media Wolf, czyli projektowanie graficzne. Właśnie. I o tym, że studio mieści się we Wrocławiu przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 10 i serdecznie dlaczego zapraszamy. Dlaczego nazywa się Media Wolf? Dlaczego Wolf? No bo wilki są fajne i przede wszystkim wilki dominują i jak ty jesteś takim Media Wolfem, czyli generalnie dominujesz konkurencję i jesteś za... A jak ja jestem Detailing Bullsem? No, byki też są, tylko że krótko żyją. Tylko wiesz, no u mnie to ma znaczenie, to logo, dlaczego? Ono jest z czymś powiązane, a u ciebie? Z czymś osobistym. No, osobiście kurwa też się czuję takim wilkiem, więc mnie nie denerwuj, nie? Ja jestem generalnie spod znaku byka, dlatego też jest Detailing Bulls. No i co? I tyle z ogłoszeń. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!